Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest mój awatar w Dark Souls 2. Też zwany Piecholem, jak się dobrze składa. Nie inaczej, moja kreatywność nie zabłysnęła teraz w kwestii wymyślenia imienia dla postaci. No ale dobra, nie o to chodziło. Zaczynamy w krainie trujących oparów. Nie, to naprawdę inaczej się nazywa. Chyba, nie wiem, czy ze żniwami tutaj było bodajże. No ale okej, no jak widzicie, dużo tam do roboty jest przed nami. Ale zanim to, wcześniej ominąłem jedną bardzo ważną lokację. Troszeczkę pochodziłem poza nagraniem, no i no, pominąłem most linowy wcześniej. A gdzie dokładnie? Tutaj, w zagajniku myśliwych, koło drogi do mostu i tam pójdziemy, bo tamten most linowy jest raz, że bardzo długi i bardzo majestatyczny, chciałbym się nim przejść, a dwa, podobno na jego końcu czeka mnie jeszcze dosyć ciężka walka, z którą nie każdy gracz jest w stanie dać sam radę na samym początku. Nie, a tak przy okazji to jeszcze po prostu wcześniej przyzwałem, to znaczy dałem się przyzwać jako pomoc dla innych graczy i kurczę, jakiś inny gracz mi pokazał, że tutaj jest bardzo proste wejście. Więc dobra, jesteśmy już w zagajniku myśliwych, trzeba iść tutaj. A ja tak właściwie mam, jest jakiś znak przyzwania? A nie, bo ja chyba jestem pustym. Moment, ale to muszę sprawdzić, bo to jest bardzo ważna rzecz. No. Halo, moje menu? No, jest. Oczywiście menu, ale czasami lubię dla zwały sobie powiedzieć menu. Nie, oczywiście w restauracji tak nie mówię, bo to siara jak cholera. Ale dobra, momencik. Chciałem ściągnąć mu to z głowy. Tak, jestem pustym. Shit. No dobra, kit. No to zostawimy tutaj na ziemi mój własny znak przyzwania. Najwyżej jak ktoś będzie chciał skorzystać z mojej pomocy, to wtedy, kiedy uda mi się pomóc mu należycie, to odzyskam swoje człowieczeństwo. Ale dobra, póki co może mi się uda jako pusty zrobić to, co mam zamiar zrobić, czyli przejść mostem linowym. Którym mostem linowym? Tamtym właśnie. Właśnie tamtym. No jest trochę dziurawy, trzeba uważać, żeby nie wpaść. No ale okej, jak widzicie, tutaj już tego zakapiora nie ma. Wytłukłem go tyle razy, że już się po prostu nie pojawia. Ale są dalej ćmy, których bardzo nie lubię, więc dziobnijmy ją raz. Podnieśmy trujący mech po niej, bo na pewno to jest trujący mech. No właśnie. Dobra, i chodźmy. Tutaj po prostu trzeba iść tu, od razu. Skręcić w prawo. Praktycznie 180 stopni. Jesteśmy na moście i teraz tak, to są dwa zombiaki i jeden koleś z bardzo konkretną halabardą. Ale dobra, oj shit. Nie miało być blokowanie tarczą akurat w tym wypadku. Ale dobra, kit. Tamten musi podejść. To jest ciężki przeciwnik. Ale jak go dziabnąć parę razy, to już nie jest taki ciężki. Dwa i trzecie wbicie w ziemię. Dobra, i teraz. Raz, dwa, trzy. Oj! Shit! No, było bardzo blisko. O! Ale dobra, na szczęście on postanowił też zrobić krok w tył. No i w ziemię. Nie, nie uderzy w ziemię. To ja uderzę jego. Dobra, martwy. Nie, ale w dalszym ciągu moja postać nosi pierścień, który sprawia, że dostaje więcej dusz za przeciwników. Dzięki temu naprawdę upgrade'y wchodzą zdecydowanie szybciej. No może nie aż tak bardzo zdecydowanie, to nie jest powiedzmy dwa razy więcej dusz za przeciwników, ale nawet gdyby to było tylko 10%, to i tak jest zdecydowanie lepiej. Ale moment, podejrzewam, że za tamtego trupa było 60, ja dostałem 68. No, powiedzmy delikatnie powyżej 10% więcej dusz się dostaje, nosząc ten pierścień. O jakim pierścieniu mówię, już pokazuję. A to może od razu w wyposażeniu będzie. Oj, stop, widziałem jak zaskoczył, no właśnie. Poczekał aż wejdę w menu, no co za menda. Dobra, chodź, uderz się tą ziemię, uderz. I teraz tak, raz, dwa, trzy, o kurde! Koleś, to drugie powinno wejść. O, dobra. No, martwy. Ale dobra, to może skorzystajmy z okazji i użyjmy cudu średniego leczenia. No, pięknie. Co z tego, że średnia jak uzupełnia mój pasek do pełna. No bo co jak co, ale witalność, czy tam wytrzymałość, kurczę, zawsze mi się mylą te dwa. No normalnie było health i stamina, no to tam nie było problemów z rozróżnieniem. Ale dobra, jest kolejny. I zaraz powinien zaskoczyć jeszcze drugi, tylko że teraz ten ma bicz. Więc też trzeba się odsunąć od niego. No o kurde, już biegnie drugi, okej, dobra, wycofajmy się troszeczkę. Bo tu się powinni zhaczyć. Albo też niekoniecznie. Dobra, dziabraz. Drugi i trzeci. Shit! Dobra.
Ratujemy się ucieczką. No, ucieczkę powiedziałem, dawaj tym sprintem, piechol, dalej. Okej, okay. Skog Jestus. Daleko za mną jesteście? No nie tak bardzo daleko, ale napić się zdążyłem. Dobra, raz. Hop. I tu lanka. Dobra. Fach, pchnięcie. Dobra. No. Ej, to mnie nie powinno trafić. Za nic. No, ale spoko. Ej, tak w ogóle zwróciłem uwagę, że już bardzo, bardzo dawno nie korzystałem z mojego 1,5-ręcznego miecza, ale to głównie dlatego, że miecz z Hyde jest ulepszony na tyle, że praktycznie zadają bliźniacze obrażenia, jeden i drugi miecz, a ten jest troszeczkę szybszy od 1,5-ręcznego. Co prawda nie ma takiego horyzontalnego cięcia, które wycina więcej niż jednego przeciwnika, ale i tak wolę to. Ale dobra, użyjmy jeszcze raz leczenia. Estusy na czarną godzinę, kiedy naprawdę potrzebna jest szybkość. Dobra, teraz tak, tam na górze jest jeszcze jeden. Aha. Ale dobra, postaram się go mieczem załatwić bez emisji mocy czy innych moich ataków na dystans. No i możemy delikatny gangbang zrobić w kącie, dobra. Okej. Okay. No i jesteśmy już na moście linowym. Dobra, i teraz tak, gdzie tu są dziury? No przeciwnika się tutaj nie spodziewam żadnego, ale dziury mogą... Oj, uuu! Za blisko krawędzi. Za blisko on the edge. Okej, okay, dobra. O, okej. Okay. Przeszliśmy cały. Spoko, nie wpadłem. O, widzicie tego czerwonego tam? No nie fajnie. Ognisty pokos trzeba będzie użyć na niego. Tak jest. Dobra, zapraszam. O kurde, zaraz zginę. Run like hell po moście. Dobra, ej, może wpadnie. Może on nie jest za tyle mądry i nie będzie unikał tych dziur, ja unikałem. Come on, no ale sprintem, piechol, sprintem. Po pierwsze. Dobra, to tam były tylko dwie dziury. Okej. Okay. Biegnie? Biegnie. Powoli. A nie, cofnął się. Dobra, spokojnie, niech się cofa, ja sobie łyknę. Okej. Okay. No, jeszcze jeden ognisty pokos i powinien być spokój z nim. Bo mój ognisty pokos zabiera ponad 700, no to sorry, nie? Najbardziej potężny z moich jakichkolwiek zaklęć, jakie mam. A co, serio? Stawi się? Jeszcze się nie odwróci do mnie. Oj, za taką właśnie opieszałość zginiesz szybko. Mam nadzieję. Dobra, pokos. Jeb! I dziękuję bardzo. No i pozamiatane. Okej, ale ognistego pokosu już nie mam, więc ustawmy inne jakieś zaklęcie ofensywne. Dobra. Włócznia błyskawic może być. No i wchodzimy. Mój znak przyzwania zniknął, wiadomo. Nikt nie może mnie wezwać w momencie, kiedy będę chyba walczył z bossem. Aha. Dobra, podnieśli kratę. Czy w sumie podniósł ten jeden kościot. Zero wdzięczności! Otworzył mu drogę i go przejechał, nie wierzę. Ale co za rydwan. No bo mam nadzieję, że będę mógł jakoś, nie wiem, zatrzymać go czy coś. Bo kurde. Jak będzie w pełnym pędzie cały czas, no to będzie kiepsko bardzo, że mógł go wyciąć, ale dobra, najpierw trupy. Właściwie kościotrupy. Dobra, o kurde, jedzie! Aaaa, wewnękę! No, na szczęście swoich wykraja mnie nie zdążył. Ej, dobra, no to co? Ej, moment, co to tam świeci? Aaaa, nekromanta! I wszystkie trupy, które ja zabijam, on będzie podnosił. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, jestem schowany. Dobra, wnęka. Mam nadzieję, że to nie jest jedyna w całej tej lokacji. Ale okej, no najpierw tego gościa trzeba wyciąć. Nie ma opcji, że nie. Za bardzo mi przeszkadza tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze jakiegoś, który będzie trupy podnosił z ziemi. No dawaj. Dobra, ten martwy. Choć w sumie już wcześniej był. W końcu był kościotrupem. Dobra, niknąca dusza, ale najmniej daje, chyba 20 tylko. Oj, łucznik. Ale go zgarnął! Ej, skokiem piechał, oj, shit! No. Zaraz wyjedzie za zakrętu, jestem tego pewien, więc schowajmy się. Zawczasu. Kurde, jeszcze jakiś nekromanta jest. Dobra, ale to muszę go wyciąć, nie ma opcji, że nie. Łyk. Zdążę? Zdążył. Nie do końca, ale troszeczkę zdążył. Kurde, to nie ma wnęki! O, tutaj jest. Dobra. Dziabnąć go. Zraz czy dwa. Okej, okay, muszę go znaleźć. Cholera, boję się, że gdzieś tam dopiero jest na samym końcu. O, ktoś tu też biega i walczy.
Widzicie, nie tylko ja się chowam, żeby później nie było, że jestem jakimś tchórzem czy coś. Dobra, sprint. Come on, come on, come on. Jest wnęka i jest i nekromanta, dobra. Mam nadzieję, że to był ostatni. I chcąc zadusza również słabo. Okej, okay, dobra. Hide. Ej, właśnie, moment, ja bym ci tak zamknął to po prostu. Co ty na to? Nie wiem, co, wbijesz się w to, czy jak? Dobra, na przykład chyba się odsunę, jakbym miał się wbić to z pełnym impetem. Tak jest, gleba. Ha! Okej, okay, no to błyskawicami mu po tyłku. Teraz tak, sam konik, no to z konikiem jest taka pewna zależność. Nie można dać się porobić, to raz oczywiście, to jest najbardziej oczywista z oczywistości, ale dwa, nie stawać za konikiem, bo koniki lubią kopnąć. O kurde, rozpędził się! Ale nie tak bardzo. No dobra. Bez lokonu? Nie, myślałem, że bez. Ej, no jak widzicie, naprawdę moja włócznia daje radę. O kurde. Dobra, jeszcze raz mnie tak uderzy, jest po mnie, więc... Run? No run! De. Shit. Wnęka? Jest wnęka. Napijmy się. Okej. Okay. Nie mam już jak bardzo się będziesz rozpędzał, kolego? No nie aż tak bardzo. Dobra. Dziab go raz. Dziab go dwa. No jeszcze jeden taki jest po nim. Dawaj, 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 dawaj. Jest! No! Rydwan kata. No to właściwie bez kata. No bo kiedy przywalił w kratę, to kat zniknął. Dusza Rydwanu kata. Aha, to jest dusza Rydwanu! Aha, kurde. A gdzie dusza kata samego? Dobra, może gdzieś tutaj znajdę. Ale okej, skoro teraz już bezpiecznie mogę tutaj biegać, to poeksplorujmy troszeczkę. Okej, okay, tutaj wielka czarna dziura i pewnie nie, nie... Nie, na pewno nie przeskoczę. Oj, na pewno nie. Okej, okay, olśniewające światełko. W ten sposób się będziemy leczyć. No, ewentualnie później klejnoty życia zostają. No dobra, no to tak. Tam na samym końcu jeszcze za samą kratą, którą on rozwalił, widziałem jakiś przedmiot do podniesienia. Więc to zrobimy najpierw. No, a później szukamy jakiegoś przejścia stąd. Dalej gdzieś. Okej. Okay. Spokojnie. Ale się wbił, no. Taką wielką, mosiężną klatę. Znaczy kratę. No klatę mosiężną to może miał. Ej, to jest większa wnęka. Jak na wiadomości, niezła robota. A dzięki, dzięki, spoko. Tutaj udało się, dobra robota. A też dzięki, dzięki. Ale najpierw ten przedmiot, o którym wspominałem. Co to? Niknąca dusza znowu? Nie, dusza dzielnego wojownika. Okej, okay. To już zdecydowanie lepiej. To jest chyba ponad 1000 dusz na moje konto, a tak właściwie mam już prawie 40 tysięcy, więc zaraz trzeba będzie cofnąć do ogniska, ale delikatny exploring może najpierw. Taki naprawdę delikatny. Ja bym stracił 40 kafli i to mimo mojego wysokiego poziomu to są chyba dwa poziomy już. Ej, ej, ej. Ona nie wygląda na wrogo nastawioną. Jest ognisko też przy okazji, dobra, zapalmy najpierw. Co to w powietrzu się tam unosi? Nie wygląda na kurz. A dobra. Okej, okay, zagadajmy. Okej, okay, trochę się boję. Ale nie mogę jej namierzyć, więc pewnie mnie nie skarci zaraz. What is it? Ej, to jest koleś chyba. Karzeł! Oh. You trot long home. This place won't be any fun. W ogóle ta plama krwi za nim mnie troszeczkę zastanawia. No dobra, nie będę się tu dobrze bawił, ale... Jak moment, to jest twoja jedyna gadka, nic więcej? Oh. Serio? What is it? Ani handlu, ani nic. W ogóle? No dobra, no to nara. Ale moment, to właśnie nara, ale gdzie? Gdzie mam iść niby teraz? Co? Moment, dojdzie to podpalić? Właśnie, to muszę zobaczyć. A nie, to była waga tylko. Powiedzmy coś takiego jak ma Temida. Ale dobra, no kilka takich posążków jest. Ej, man, jak ty zginąłeś tutaj? Jestem bardzo ciekaw, pokaż. Okej, okay, tutaj stałeś sobie kulturalnie. Poszedłeś, przeturlałeś się i bam! Nie żyjesz. Ale okej, okay, dobra, to jakieś tajne przejście, coś? No. Może tu. No. Może tu. No.
No, ej, naprawdę chcę go dziabnąć, nie? Za tą plamę krwi, która jest za nim. No ale dobra, może nie. Może później się uruchomi jakoś i będzie bardziej przydatny niż teraz. No kazał mi uciekać do domu, no pff, super. Ej, okej, dobra, przeczytajmy tą wiadomość. Dobra, troszeczkę chyba większa celność ze skokiem. Dobra. Przed tobą przedmiot. Tak? Serio? Ej, faktycznie, tam coś może być. Dobra, ej, sorry, ale muszę się cofnąć, żeby ocenić tą wiadomość. Dzięki. Nawet jakby tam przedmiotu miało nie być, ale dzięki tej wiadomości wiem, że tam do przodu tutaj jakoś po krawędzi mogę się przenosić. A, jest ten przedmiot, dobra. Pęknięta kula czerwonego oka. Super. Przed tobą skrzydła. O kurde, tego jeszcze w Dark Souls nie było. Niemożliwe. Jak niemożliwe? Właśnie, że tak. Dobra, ale... Bang. Wiecie, że ta wiadomość w tym momencie... Jeżeli by coś tam miało być nawet... To nie mogę kliknąć, bo... wciskanie krzyżyka powoduje przeczytanie wiadomości. Heh, może tu. Też nie. Ej, cholera, no... Wyłączcie wiadomości, no. Kurde. No bo tak tu nie przejdę. Przed tą skrzydła, no... Nie. Dobra. Jump. Dobra, i lecimy do Majuli od razu. Ulepszmy postać. Ło! Ej, widzieliście, co miał za różdżkę? Stride chyba nawet takiej nie miał. On jest największym koksem wśród magów dla mnie póki co. A widzę, nie jako jedyny odpoczywam tutaj. Dobra, Majula. A ja widzicie już prawie wszystkie ogniska, wszystkie bloczki zapełnione. Więc kurczę, czyżby już Dark Souls się zbliżało do końca? Nie, wcale nie. Dopiero mam jedną dużą duszę, a podobno są cztery. Czyli jeszcze minimum trzech bossów przede mną. Minimum. I to tych największych do tego. No i poza tym jeszcze pewnie na samym końcu jakiś wielki, ostatni koks. Ej! Nie wierzę, że jednak przyjęła moją ofertę przyjścia do Majuli. O, pogadajmy. Ja bym nie było, czego ci trzeba. No, dobra, masz odłamki tytanitu? Może? Wtedy od ciebie kupiłem wszystkie. Może uzupełniałeś swój zapas? Nie, niestety nie. Ale za 7,5 tysiąca, żar ascezy. No nie no, aż takim hardcorem nie jestem. No interest. Suit yourself. Nie, na razie nie. No skoro nic nie masz, no to ej, co mam kupić? No nie no, żar ascezy ewentualnie, ale spokojnie, to może kiedyś, aby mi się znudzą zbyt prości przeciwnicy. Ej! Ej, i mag z Portu Piratów też tutaj jest. Your visit is welcome. I trust you've kept up your studies. Akurat magii kompletnie koleś nie używam. Ej, wzmocnij poziom piromancji? Ale potrzeba płomyka, nie mam płomyka. Jak zdobyć płomyk? No 1000 dusz, no mam, nawet więcej niż 1000. Ale nie, no dobra. Tak, być może. Nie chcę, wiesz, mówić, że jesteś w błędzie. Zwłaszcza, że jeszcze ani jednego zaklęcia magicznego nie użyłem. Same cuda i piromancja, póki co. Ale dobra, ta pani. Na niej mi teraz zależało, na rozmowie z nią, bo muszę się ulepszyć. Muszę stać się lepszym człowiekiem. Ej, ale co jest, nie mogę gadać swoimi plecami? Przecież była. Rozmowa. Seek, seek. No i witalność i wytrzymałość. Też nisko dosyć. No ale spokojnie, jeżeli dobrze się blokuje, to nie potrzeba tam tych dwóch statystyk. I też jeżeli inteligentnie się wymachuje mieczem, to wytrzymałości nie potrzeba. No ale okej, zatwierdźmy to. Czyli delikatnie większe obrażenia i większa zręczność w wymachiwaniu bronią, co tak naprawdę przekłada się tylko, moim zdaniem, na to, że później będę mógł używać lepszych broni. No dobra, zostaje mi 10 tysięcy. Dobra, no to może następne... Ej, a może w sumie nie ma co czekać. Zróbmy tak. Mam jeszcze 1,5 ręczny przy sobie, więc wyciągnijmy z pudełka przedmiotów. O, jak widzicie, tak jak mówiłem, jedna duża dusza. Dusza zaginionej grzesznicy. A jaka była zaginiona, ona była w wieży grzesznicy właśnie. Ej, mam kamienny klucz Farosa. Też można go użyć później. Ale dobra, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o tytanit. Chciałem go sobie wyciągnąć, bo go trzymam tutaj, żeby niepotrzebnie nie dociążał mojej postaci. No i też w sumie bacik mogę schować. I złamany prosty miecz tym bardziej, ale miecz półtora ręczny. Postaram się teraz ulepszyć.
tylko potrzebuję do tego właśnie tytanitu i jego odłamków. Dobra, weźmy przez całe 11. Dobra, i chodźmy do kowala. Come on, come on. I knew you'd be around. No oczywiście, że byłeś pewien. Jak zwykle nie mogę jej zaprawić, ale mogę za to wzmocnić. Miecz półtora ręczny. Albo kostur arcysmoka. Nie, no nie używam zaklęć, póki co. Moja inteligencja jest zbyt niska. Przynajmniej statystyka. Okej, tutaj dużego odłamku już potrzebuję. Shit. Ale dobra, teraz tak, dodajmy sobie to. Zadaję 182. Ej, to dokładnie tyle samo. Tylko, że jest szybsze. Ale też dobra, co oznacza to 110, bo to jest 120 i do tego 35 jeszcze niżej. Okej, porównajmy. Tu. Obrażenia wytrącające z równowagi. Siła uderzenia wytrącająca wroga z równowagi, okej. Siła kontry, poziom obrażeń zadawanych atakującemu wrogowi. Okej, dobra. Ale tu się jeszcze coś zmieniło. Aktualna wytrzymałość. Gdy wynosi 0, przedmiot ulega zniszczeniu. Okej. Ej, mój miecz z Hajdem ma większą wytrzymałość. Ale dobrze, bo opis mówił, że jest trwalszy. No dobra, dobra. I szczerze, teraz nie wiem, z czym chodzić. Mam dylemat. Szybkość, czy wycinanie w poziomie większej grupy przeciwników? Ale w sumie mieczem z Hajdem też, kurczę, udaje mi się czasami kilku naraz wyciąć, no bo jeszcze tych nawet z tyłu czasami. Nie, wiecie co, jednak zostaniemy przy tym samym. Ale dobra, no to tak, to schowałem jeszcze tylko te przedmioty przed końcem odcinka do pudełeczka. I w tym momencie skończymy i od następnego odcinka pójdziemy tam do trującej zasadzki, tam gdzie jest ognisko, obok wielkiej kałuży z trucizną, czyli tam gdzie byliśmy jeszcze w poprzednim odcinku. No dobra, no to tak, ja sobie to schowam. Ja oczywiście czaję się na ogromny miecz prześladowcy. Brakuje mi jeszcze troszeczkę w zręczności i troszeczkę w sile. A poza tym też później, żeby go ulepszyć, będę musiał znaleźć specjalny kawałek tytanitu, albo nawet chyba smoczą łuskę czy coś w tym stylu. Ogólnie hardkorowe jest nawet z ulepszaniem. Dobra. Święty dzwonek mogę schować, tak go nie używam, mimo to już był ulepszony. Bardzo ulepszony. Zbroja łotra też niepotrzebna. Rękawiczki więźnia też nie. Przepaska biodrowa więźnia też nie, no bo po co miałbym śmigać w samej przepasce? Ej, moment, to, co to jest? Pierścień wzmocnienia, spowalnia zużycie wyposażenia. Ej, tak jeszcze nic mi się nie zdarzyło. Nic nie zdarzyło mi się ani razu, żeby chociaż coś się zużyło. No, przez trusów, ale one się uzupełniają przecież, nie? Okej, okay, trochę strzał. Dobra, tytanic schowajmy. Pyk. Klucze zostawiam. No dobra, kochani, no to ja w tym miejscu teraz kończę ten odcinek. Ej, biegałem z tym hełmem troszeczkę. I z tą tarczą zresztą też. Ale z tym wielkim mieczem nie. Był dla mnie za ciężki. Ale dobra, kochani, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!